Cześć, witam Was Robski, a to jest test pokaz moda Bison Gigant od Deusz Fod. Albo Deusz Fod, nie wiem jak dokładnie się wymawiać, proszę mnie poprawić, jeżeli ktoś by chciał. Słuchajcie, to jest gra Farming Simulator 22 i to jest mod do tej gry wykonany przez Deusza. Jak wiecie, już testowałem dwa poprzednie jego mody, Wistule KZB oraz Bizona Sampo. I to jest jego najnowszy mod, który się pojawił. No, nie, wcześniej już widziałem, się pojawił, wcześniej pojawił się już na LS-ie, ale teraz pojawił się dzisiaj na ModHubie w Farmingu i obejrzyjmy go sobie dokładnie. Ustawię tutaj dwie różne sztuki z tego samego moda, więc mod przychodzi z tą przyczepą do headerów, z tą rurą tak zwaną tą bizonowską. I co jeszcze? No, jest tutaj piękny kombajn. Jak zobaczycie, Gigant Bison, największy polski kombajn z silnikiem SW680, o ile pamiętam. Oryginalnie wychodzi, czyli jest silnikiem, który znajdował się również w Jelczu. I był to silnik o mocy chyba 220 koni, ile pamiętam. Poprawcie mnie, jeśli się mylę, bo biorę te rzeczy z pamięci, a nie jestem w stanie tego wszystkiego zapamiętać poprawnie. Kombajn występuje z 5-metrowym headerem. Jest kilka modyfikacji, jak tutaj można tą osłonę tutaj jak widzicie, jak i również ten pałąk można dodać w headerze. Również w sam kombajn można, tutaj można dodać tą plastikową, czarną budowę, nie wiem czy plastikowa, czy ona metalowa jest, chyba metalowa była, ile pamiętam, oraz sieczkarnię. Kolor można zmieniać, sieczkarni można dostosować do koloru kombajna, jak i całego kombajna można zmieniać kolor felg, jak i sieczkarni i samej przyczepy. Jak widzicie, kombajn jest... Model jest naprawdę fajny, chociaż troszeczkę ta tekstura, ta dynamika mogłaby być trochę lepsza, ale model jest naprawdę fajny, ładnie wykonany, chociaż nie ma klawiszy. O, są klawisze, są ładnie klawisze zrobione, ale no... No nie bądźmy zbyt wymagający, bo to jest naprawdę czyjaś praca i to jest naprawdę fajna praca, jak widać, wszystko ładnie widać. Podoba mi się bardzo. Podejrzewam, że model ma Simple AC, chociaż nie sprawdzałem tego. Ja nie używam Simple AC, bo on... Ale z tego, co tutaj są informacje, nie ma, jest to... Piękny kombajn polskiej produkcji. Kurczę, muszę coś zobaczyć, sprawdzić. Aha, i tu zauważyłem taki mały błąd, no bo auto podaje, że to jest 0,61, natomiast naklejki słyszą, że to 60. I jeden i drugi ciąg, no to przepraszam, kombajn, no były bardzo do siebie podobne. No, ale troszeczkę by tam się różniły, więc 680 silnik. Zobaczmy, posłuchajmy grzechotnika. Wiecie co, mam takie wrażenie, że bardziej brzmi jak Ursus 914 niż Bizon. No ale tego, można tutaj otworzyć sobie drzwi, jak widzicie, spada. Również można podnieść drabinki. Tutaj. Dobra, nie będę już tutaj zanudzał. Włączymy kombajn i zobaczymy jak to kosi. Wnętrze też bardzo fajnie wykonane. Chociaż... Wszystko fajnie chodzi, jak się włącza. Dobra, włączamy i wlatujemy w pole. Jak widocznie wygląda dość dobrze. Jeszcze takie przydomione kabina, trochę będzie ciężko na przykład z kierownicy pracować.
to są średnie, tak bardzo, bardzo, bardzo do tyłu ten kombajn jest. No ale dobra. Wrzucać teraz łomę, żeby to się ładnie. Header pracuje prawidłowo. Nie patrzeć. Mała tam animację. Wyrzut słomy, to jest bardzo ładna animacja, jak widzicie, jest wyrzut z piejni, słomy z klawiszy. Dźwięk, no tutaj jest już tak trochę. Bo ze wszystkich produktów do uszy, no ten jest najsłabszy moim zdaniem, no. Nie będę ukrywał. Chociaż ogólnie... No i to jest błąd, nie wiem, czy to jest wina mapy, bo to jest map... Aha, tu wchodzimy rzepak, także... W sumie to nie jest błąd, bo nie wchodzimy rzepak, to ładnie zrobi wyrzut. To nie jest słoma, tylko taki ładnie. To w sumie jest fajnie z mapy, bo... Większość modów akurat robiło tak, że zarzuty też miało się skarnie. Natomiast ten ładnie kosi. O dziwo. Zrzuta tak jakby nie miała się skarnie. W sumie to jest bardzo ciekawe. Zobaczmy. No nie wiem. To jest w sumie fajne. No dobra. Dobra, skoczyliśmy teraz rzepaku, to już wiemy, że mamy coś wyproszone. Światła. Fajnie działają. O, i światła pracy. Wydaje mi się, że kombajn jest naruszenie. Ale zobaczmy, jak on wygląda się ten nocą. Przyspieszmy szybko, że... No i witam was już w nocy i to jest tego. I wiecie co? Światła jest lipa. Przynajmniej przednie światła. No jest lipa totalna, czy nie wiem, czy to jest header. Ojoj, światła jest bardzo słabo. Nie działają dobrze, w ogóle nie działają. Ogólnie cena mojego tego modu nie będzie... Byłaby lepsza, gdyby nie te światła działające. Przód działa ładnie, natomiast tył... No przód działa, jest ładnie pokazany, natomiast brak animacji świateł. No sorry Deusz. No wyszło to trochę słabo, nie wiem. Myślę, że jesteś w stanie poprawić ten błąd, także jeżeli jesteś w stanie, no to popraw. I ten błąd wygląda dosyć paskudnie, że tak powiem. Psuje całość, psuje całość. Fajne podświetlenie kabiny i to wygląda fajnie, natomiast oświetlenie kombajna wygląda słabo. No dobra. Mod jest ok, no tylko żeby te światło. Mam nadzieję, że można go użyć, jeżeli ktoś nie będzie kosił po nocach, no to niestety kombajn się nie nadaje. Światło trzeba. Przeglądu nie przejdzie. To co, myślę, że wam się podobało. Jeżeli wam się podobało, dajcie lajka i suba. Do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Już niedługo pojawi się nowy odcinek Miejskiego Życia. Ja trochę mnie nie było, przyznaję. Byłem chory, nie mogę robić wideo. Ale wracam już do gry i będę robił teraz przynajmniej raz w tygodniu. Do zobaczenia w przyszłym tygodniu, ja dzisiaj to zedytuję i zobaczymy się rano. No, cześć, trzymajcie się, pa.